Trzeba łamać zasady, nie ma innej opcji. Świat stałby w miejscu, gdyby nie zdarzyli się ludzie, którzy będą łamać zasady. I to jest Kantor, Tadeusz Kantor, orientuje się tak mniej więcej, chociaż? Słucham? Reżyser teatralny, tak jest. Reżyser teatralny, który sam sobie stworzył teatr, sam sobie stworzył formę. Tadeusz Kantor był też, on by się nie uważał za reżysera, on się uważał za człowieka sztuki. Był malarzem, rzeźbiarzem, performerem, no i zrobił teatr. On ciągle się irytował. On ciągle się irytował. Był wielki artysta, wielki człowiek, znaczy wielki artysta, ale mały człowiek. Nie znosił innych artystów. Nie, po prostu nie znosił innych artystów. Jest taka historia, że jak pojawili się gdzieś, bo jeździli po całym świecie z teatrem, Kripot, to się nazywał Kripot 2, jeździli po całym świecie i on gdzieś zobaczył na mieście plakaty Pendereckiego ze swoją operą, ze swoim koncertem przyjechał. Już było, już cały wyjazd już był za cudu. Już tu, zresztą Penderecki był z jego rodziny. Był jakiś jego pociotkiem. On mówił, mój pociotek, mój pociotek. Tak, Tadeusz Kantor znany był również z awantur, które wyprawiał na próbach. Jego teatr był teatrem specyficznym o tyle, że jakby to określić? Aktorzy byli używani. Byli jakby marionetami, postaciami, którymi on animował, nie w sposób dosłowny, chociaż czasami aktor zawsze był na każdym swoim spektaklu i często wpieprzał się na scenę i poprawiał, przestawiał aktorów, krzyczał do nich bardziej, coś tam, rugał ich. Natomiast oni byli potrzebni do tego, żeby stworzyć jego świat, taki świat. Kantor stworzył takie sformułowanie pokój wyobraźni. Scena, czy ta przestrzeń, to jest pokój wyobraźni, w której wszystko może się zdarzyć. Wszystko. Może dojść do każdego spotkania, do każdego zdarzenia. Do tego potrzebni byli mu aktorzy. U niego przeszłość mieszała się z teraźniejszością. Pojawiał się Adolf Hitler z papieżem, z biskupem. Umarła klasa, jak sama nazwa wskazuje, rozgrywa się w klasie, w szkolnej klasie, gdzie pojawiają się jego koledzy ze szkolnej ławy, duchy przeszłości, różne zjawy. Pokój wyobraźni. Wszystko może się wydarzyć. I tym właśnie są wasze głowy. Właśnie tym są wasze głowy. Są pokojem wyobraźni, w którym wszystko może się wydarzyć, w którym wszystko jest możliwe. I dlatego właśnie każdy z was jest artystą. Czy tego chce, czy nie? Ponieważ w każdej z waszych głów przychodzą takie obrazy, takie sytuacje, takie słowa, takie zdarzenia, takie dźwięki. W żadnej innej głowie na świecie to się nie zdarza, tylko w waszej. No właśnie. Spektakl się zaczyna od dzwoniącego na alarm telefonu. No i co się powinno wydarzyć? No i co? Budujemy się. Buduje się swego rodzaju napięcie, prawda? I to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. Dla sztuki, dla teatru to jest bardzo dobre. No bo jakbym ja odebrał teraz ten telefon, przestań już pożycie. Spektakl zaczyna się od dzwoniącego telefonu i że nikt go nie odbiera. Tu! Gdzie tu? No tu! W operze! Wypadał palcem? Gdzie? No tu, w operze! Gdzie tu stała? Nie, tam! Gdzie tam? No i akurat teraz trafił, że no, ten facet pokazuje bezradnie, że może tam. A tam była postawiona już widownia. Na 200 osób. Cała taka konstrukcja wielka. Tak? I bardzo dobrze, my w naszym zespole mamy też świetnego wokalistę, pana Miklaszewskiego.
prostu aktor, który śpiewał piosenkę, który ten zróbny rozpadł. Hala z legendą opery. I w takim razie pan Iglaszewski też będzie stał w tamtym miejscu, że się zbrał, tam będzie śpiewał. No ale tam jest widownia postawiona, bo 10 chłopa 2 dni dostawiało, no i jutro jest spektakl. Nie, pan Iglaszewski będzie dać, to inaczej premiery nie będzie. Was nie było w teatrze. To jest najciekawsze. Bo wszystko już było. Tylko ciebie, ciebie, ciebie pokazywano. Ciebie, ciebie, ciebie.